Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Jak widzicie już po tytule, przychodzę do Was dzisiaj z ulubieńcami roku 2023. W zasadzie chyba nie nagrywałam nigdy takiego filmu, tak mi się przynajmniej wydaje, że na moim kanale raczej takiego filmu nie ma, a jeżeli nawet jest, to gdzieś bardzo dawno temu. Pomyślałam sobie, że nagram takich ulubieńców, ponieważ rzeczywiście w roku 2023 trochę się tych rzeczy nazbierało. Mam je tutaj ze sobą. Mam nadzieję, że nie zapomniałam o czymś. Jak zapomniałam, to gdzieś tam pewnie jeszcze kiedyś dopowiem. Natomiast są to takie rzeczy, które u mnie są ulubione, dlatego że jakiś czas już je używam i mi się bardzo sprawdzają, bardzo je lubię. No różne są tutaj, po co zależy wszystko, co to jest. Na koniec roku pojawiły mi się rzeczy, które też uważam za superowe, ale nie powiem o nich w tym odcinku, dlatego że uważam, że jeżeli się pojawiły tylko na koniec roku, czyli gdzieś tam w grudniu, no to nie mogę powiedzieć, że one zyskały miano ulubieńców roku, no bo jednak, żeby coś było ulubieńcem, no to musi trochę dłużej ze mną być. W związku z tym te rzeczy, o których teraz myślę, pewnie pojawią się gdzieś tam w przyszłości, no bo są na tyle super, że będę ich używać dalej. A natomiast teraz skupimy się na tych rzeczach, które faktycznie były ze mną dłuższy czas przez ten rok i nawet nie tylko przez ten rok, no i myślę, że dalej pozostaną. I teraz słuchajcie, mamy tutaj różne obszary. Zaczniemy sobie od obszaru takiego, można powiedzieć, no nie wiem, nazwijmy to jedzeniowego. Mam tylko jedną taką rzecz, którą mogę Wam pokazać, resztę oczywiście muszę powiedzieć. Mianowicie, proszę bardzo, herbatka Zimowy Sekret. To jest herbata, herbaciany ogród z Herbapolu. Bardzo lubię tę herbatę, zwłaszcza lubię ją w takim tym sezonie jesienno-zimowym. Natomiast nie tylko, bo kiedy piję herbatę w sezonie takim bardziej wiosennym, też ją lubię. Natomiast no, ta herbata wybitnie przypomina mi taki czas, wiecie, jesienno-zimowy, bo tam jest dużo takiego owoców cytrusowych, cynamonu, więc no super. To jest w ogóle przepiękny zapach, naprawdę uwielbiam tę herbatę. I ona na pewno zyskała miano ulubieńców, zwłaszcza, że mam ją nie po raz pierwszy. Miałam ją już w zeszłym roku też, w sensie 2022. Dobra. Będę to jakoś gdzieś odkładać, żeby mi się nie myliło. Dobra, jedna rzecz. Kolejna rzecz, słuchajcie, jeśli chodzi o jedzenie, bo to było z kategorii picie. Z kategorii jedzenie to coś, czego nie mogę pokazać, bo jakby nie przyniosłam tego ze sobą, bo tego nie zrobiłam, ale Wam o tym powiem, bo to jest coś, co zyskało miano ulubieńca roku 2023. Odkryłam to w ogóle w roku 2023 i naprawdę zostało to ze mną na... Myślę, że już na zawsze, a przynajmniej na pewno na długo, dopóki mi się nie przeje. A mianowicie są to moje ulubione frytki warzywne z sosem czosnkowym. Słuchajcie, to jest po prostu sztos absolutny. Są to tak pyszne frytki. Ja Wam już je pokazywałam na moim kanale, we vlogach gdzieś tam. To są takie frytki warzywne, które ja robię. Można robić oczywiście z różnych warzyw. Ja je robię z batatów, marchewki i buraka. Czasem daję też cukinię, wszystko zależy od tego po prostu, na co mam ochotę. Można zrobić też z selera, bo też podobno są bardzo dobre. No ja generalnie robię z tych warzyw trzech najbardziej i to chyba ten zestaw lubię najbardziej. I do tego robię sos czosnkowy. Słuchajcie, po prostu rewelacja. Dla mnie to jest jedzenie, które no naprawdę mogłabym, no nie jem codziennie, bo jak będę jeść codziennie, to mi się przeje, ale no mam takie wrażenie, jakby mi się nigdy nie przejadło. Po prostu jest tak pyszne. Bardzo serdecznie Wam polecam. Jeśli jeszcze nie robiliście, to naprawdę super. Kroicie to wszystko w frytki, w kształcie frytek, dajecie na blachę z papierem, wsadzacie do piekarnika, 220 termoobieg na 20 minut. Mniam, po prostu rewelacja. Więc to tak z kategorii jedzenia, jedzenia i picia, no to już jest to. Idziemy teraz do takiej kategorii, można powiedzieć, różnych rzeczy, takich wiecie, niejedzeniowych, niekosmetycznych. Mianowicie, miano ulubieńca roku uzyskał mój kochany, cudowny MacBook, którego nabyłam w tym roku 2023. Muszę wyciągnąć go oczywiście, żeby Wam go pokazać. Jest przepiękny, z moim, tu proszę bardzo, jabłuszkiem. Cudowny, śliczny, naprawdę
fantastyczny. Powiem tak, to nie jest jeszcze komputer, który ja jakoś super ogarniam, no bo jednak jak się przechodzi z Windowsa na MacBooka, to trochę trzeba się w to wdrożyć, ale już jest to dla mnie sprzęt absolutnie, który zyskał miano ulubieńca, po prostu za to, że jest taki... Właśnie mi coś spadło. Za to, że jest taki bezproblemowy, prawie że, oczywiście bez przesady, no wiadomo, że tam się zdarzają różne rzeczy, ale jest naprawdę świetny, świetnie działający. Mam z nim dużo mniej problemów niż z Windowsem. Do tego wszystkiego jest kompatybilny z telefonem. No po prostu rewelacja, uwielbiam, naprawdę uważam, że to jest coś, co naprawdę jest warte tej ceny swojej, którą ja za niego zapłaciłam, albo inaczej, ile on kosztował. Kolejna rzecz z kategorii też mniej więcej takiego sprzętowego, powiedzmy, czegoś sprzętowego, to są moje słuchawki AirPodsy. Słuchajcie, to jest coś, co ja już mam któryś rok z kolei, ponieważ to nie są już moje pierwsze słuchawki, ja tych słuchawek już trochę przeleciałam. I powiem tak, nawet pomimo tego, że one po jakichś 2-3 latach trochę się psują, to znaczy to jest tak, że rozładowuje im się bateria, zarówno w etui, jak i jako słuchawki. Do tego wszystkiego czasami się tak zdarza, że gdzieś tam się zabrudzą, no bo one są malusieńkie. Wiecie, to jest małe, więc takie maleństwo, no niestety może się zabrudzić. Ciężko to wyczyścić, ciężko to ogarnąć, w związku z tym, no tam te mikrofony, te głośniczki, to co tam powinno działać, no to czasami już po jakimś tam dłuższym czasie użytkowania, wiecie, jak się do ucha coś wsadza. No, uszy no, powinny być czyste, ale no wiadomo, różnie to bywa z tym, że gdzieś tam się mogą zabrudzić. W związku z tym, słuchajcie, no to się po prostu czasem psuje, ale pomimo tego, że one nie są idealne, to znaczy, że się czasem trochę psują, no i w ogóle no różne to tam się wady zdarzają, tak jednak, słuchajcie, ja nigdy w życiu nie zamieniłabym tych słuchawek na żadne inne. Sprawdziłam i są cudowne, najlepsze na świecie i po prostu zawsze będę z nich korzystać. To są słuchawki, które mi służą bardzo, ponieważ ja dużo czytam na słuchawkach, dużo oglądam jakichś takich, wiecie, filmów na YouTubie, czytam w różnych innych miejscach i naprawdę dla mnie to jest rewelacja. Także kocham te słuchawki, po prostu. I jeszcze z takiej kategorii sprzętowej dwie rzeczy, a mianowicie moja cudowna prostownica. Ja Wam linka do tej prostownicy dawałam już w odcinku o tej prostownicy właśnie, także sobie zobaczcie. To jest Philips Sense IQ, chyba tak się nazywa ta prostownica. Wyciągnę, w sumie pokażę. To jest, ona jest w takim pokrowcu. Proszę bardzo, oto ona, bohaterka. Proszę bardzo. Powiem Wam, że naprawdę jestem z niej mega zadowolona. Ja odkąd ją kupiłam, widzę po moich włosach, naprawdę widzę po moich włosach, słuchajcie, dużą poprawę. Jak miałam poprzednią prostownicę, to moje włosy rzeczywiście no już się paliły. To było widać, że ta prostownica była po prostu stara, starej generacji i już zużyta. Natomiast ta prostownica to jest po prostu coś cudownego. Kosztowała trochę kasy, ale myślę, że warto było, przynajmniej ja tak uważam. Mam ją już od bardzo dawna, bo kupiłam ją w zeszłym roku, już dawno naprawdę, nie pamiętam już nawet kiedy. I uważam, że jest świetna i też zyskała miano ulubieńca. I tak trochę płynnie przechodzimy do pielęgnacji, bo była prostownica. I ostatnia rzecz sprzętowa to jest szczoteczka do twarzy Skin Lovers, oczyszczająca. Słuchajcie, bardzo fajna szczoteczka. Ja Wam też tą szczoteczkę już pokazywałam, bo to jest produkt, który już mam od dłuższego czasu. W każdym razie szczoteczka jest świetna, używam, jestem bardzo zadowolona, bardzo dobrze oczyszcza. Ta twarz rzeczywiście w momencie, kiedy macie, znaczy ona jest w ogóle do czyszczenia, takiego codziennego, ale jak czasami nawet, można tak nawet powiedzieć, że w momencie, kiedy coś mi się tutaj tam, wiecie, gdzieś robi na twarzy, jakieś takie, wiecie, zaskórniaczki się zdarzają, to powiem Wam, że kiedy się zastosuje, kiedy użyję tej szczoteczki, naprawdę widać, że ona działa, bo te zaskórniaki, te takie jakieś tam, wiecie, te po prostu wypryski naprawdę się łagodzą. Tak widać, że po prostu ona dobrze oczyszcza tą twarz.
Także słuchajcie, świetna szczoteczka, jeśli jej nie macie jeszcze. Jest delikatna. Tutaj ma te wypusteczki, które no, to jest bardzo higieniczne, bo to jest z tego takiego medycznego jakiegoś tam silikonu. Więc naprawdę, słuchajcie, świetna szczoteczka, bardzo polecam. Więc to jest taka rzecz sprzętowa. No i teraz tak. Jeszcze z rzeczy takich, powiem sobie, nie kosmetycznych, tylko ubraniowych, powiem Wam o dwóch rzeczach, mianowicie jedna z nich to jest moja kaszmirowa sukieneczka. Ja Wam ją już pokazywałam, to nie tak, że ja muszę ją teraz całą pokazywać, bo Wy już ją znacie na pewno. To jest śliczna, znaczy uważam, że bardzo ładna, może nie, że śliczna, ale bardzo ładna sukieneczka. Natomiast słuchajcie, to jest tak milusia sukienka, to jest taki kaszmir prawdziwy, że naprawdę coś wspaniałego, ja ją uwielbiam. Ulubieniec roku. No ulubieniec roku oczywiście czasu, kiedy chodzi się w takich sukienkach, bo wiecie, no to jest też tak, że no, nie chodzi się cały rok, bo jak jest lato, to trudno chodzić w sukience kaszmirowej. Ale serio, kiedy jest chłodno, zimno, tak już jesienno-zimowo, to jest coś wspaniałego. Wtulić się w tą sukienkę, to jest naprawdę mega. I druga sukienka, którą właśnie mam na sobie, to jest sukienka z kolei z wełny Merino, którą kupiłam, jak pamiętacie, gdzieś tam już pod koniec, bo chyba w październiku ją kupiłam. No, chyba jakoś tak, coś takiego. Pod koniec roku, czy na początku listopada, no coś takiego. Ale i tak ją tutaj przyniosłam, bo tak trochę w kategorii tamtej sukienki. Uważam, że ta jest też świetna. Jest z wełny Merino, ma śliczny kolor, jest golfem. No po prostu uwielbiam, kiedy jest mi zimno, otulam się i no, wow. Coś superowego. To jest firmy Ansin na pewno. Także to tyle, jeśli chodzi o rzeczy takie, znaczy co tu jeszcze jest, dobra, o rzeczy takie, no powiedzmy sobie, niekosmetyczne. Natomiast na koniec zostawiłam sobie oczywiście rzeczy kosmetyczne, bo uznałam, że jak to przystało na mnie, uwielbiam kosmetyki, więc muszą być kosmetyki w ulubieńcach. No i tak. Pierwsza rzecz to jest kategoria perfum. Zaczniemy może od tego. Mam trzy ulubione perfumy, które uwielbiam. Są ze mną cały rok. Dlaczego je przyniosłam? One nie są ze mną tylko ten rok, bo ja je mam już długo. Ale słuchajcie, ja je przyniosłam tutaj dlatego, że jak mam cokolwiek z głową, chciałam powiedzieć, no jak mam migrenę, jak mnie głowa boli, jak coś się dzieje, jak jestem taka jakaś niepewna, jeśli chodzi o głowę, to te trzy rzeczy, które tutaj mam, to choćby nie wiem co, to mogę praktycznie zawsze zastosować. Pierwsza rzecz to jest mgiełka z Avon. Ja już o niej też mówiłam, pewnie nie jeden raz. Nie wiem, czy dobrze to przeczytam. Nazywa się Passion Dance for Women. Słuchajcie, to jest taki piękny zapach. To jest taki piękny zapach, że to się w głowie nie mieści. To jest zapach mega kobiecy. Zapach taki orientalno, owocowo, tak jakiś taki szlachetny, no nie wiem, nie umiem Wam tego po prostu wytłumaczyć, coś pięknego, musicie to koniecznie sobie kiedyś zobaczyć, jeżeli jeszcze tego nie widzieliście, coś pięknego. Drugie perfumy, to są perfumy w takim kształcie fajnym i to jest oczywiście Calvin Klein, Euphoria, uwielbiam te perfumy. No one, z nimi jest tak, że jak już bardzo mnie boli głowa, to nie, ale generalnie dosyć często tak. I no i trzecie perfumy, to chyba najlepsze, szczerze powiedziawszy, które są już ze mną bardzo długo, bardzo, bardzo, bardzo. To są perfumy oczywiście Amor, Amor, Kaszarel. Te perfumy, to rzeczywiście choćby nie wiem, jak mnie głowa bolała, mogę użyć zawsze. Następnie przechodzimy do kategorii włosy. I jeśli chodzi o kategorię włosy, mam tylko jedną rzecz tym razem z ulubieńców, takich rzeczywiście mega, mega. Bardzo lubię ten szampon, już o nim mówiłam. Pojawił się w moim denku, ostatnim chyba bodajże. Jest to szampon Nakomi z olejkiem migdałowym. Rozwodniony, taki mówiłam Wam kiedyś o tym, że to jest taki rozwodniony szampon. Pachnie przepięknie. No ja przynajmniej bardzo lubię ten zapach. No i naprawdę sprawdza się super. Oczywiście, że to wszystko zależy od włosów. Na moich włosach jest tak, że czasami jak metodą OMO, no to najlepiej mi pasuje. Na przykład dzisiaj właśnie mam tak głowę umytą,
tym szamponem i w ogóle metodą OMO i no mam super włosy moim zdaniem, mam takie fajne, mięciutkie, gładziutkie, puszyste, ale dobra, to na temat włosów to nie w tym odcinku, więc to jest szampon, który uwielbiam. Mam już któryś z kolei, dlatego go tutaj pokazuję. Jeśli chodzi jeszcze o takie rzeczy do mycia, no to żel pod prysznic. Słuchajcie, żele pod prysznic z Yob. W ogóle Wam polecam. Natomiast przyniosłam tutaj jeden żel, który po prostu bardzo, bardzo lubię. To jest też taki żel, który jak mam taki dzień, że boli mnie głowa właśnie, że jest mi jakoś niedobrze i w ogóle, to jest żel, który mimo wszystko mogę. Jest to Yob, drzewo cedrowe, jałowiec i chili. Słuchajcie, to jest taki ciekawy zapach, naprawdę w życiu byście nie spodziewali się, jaki to jest zapach. Jak to Wam teraz mówię, to na pewno sobie każe mi się, drzewo cedrowe, co to w ogóle jest, jałowiec, o fu. Słuchajcie, naprawdę piękny, mi się bardzo podoba, jest to super zapach, jest taki zapach, taki, kurczę, ja nie mogę jak to powiedzieć Wam. Trochę jakby lekko, taki świeżo, męsko, słodki. Jezu, nie umiem tego określić. Naprawdę, słuchajcie, to jest taki zapach, że ciężko jest powiedzieć, ale naprawdę uzyskał miano ulubieńca tego roku. Kolejna rzecz to jest oczywiście coś, co zawsze ze mną jest. Zawsze, po prostu to chyba, nie wiem, się nigdy nie zmieni, jak nie znajdę jakiegoś zamiennika. To jest oczywiście Bielenda Eco Nature, masło do ciała, mleko waniliowe i mleko kokosowe. Słuchajcie, no po prostu ja to masło uwielbiam i powiem Wam szczerze, nie ma lepszego. Jak na razie przynajmniej, ja nie trafiłam, nie ma lepszego masła. To jest tak cudny zapach. Jezu, po prostu to jest, już mi się kończy oczywiście, już prawie nie ma, do dęka pójdzie, ale nie wiem, czy już w ogóle to wstyd go do dęka dawać, bo już chyba jest po prostu setny raz w tym dęku. Kolejna rzecz. To jest, słuchajcie, Bielenda. To zyskało miano ulubieńca. No właśnie nie powinno, bo w sumie też się pojawiło pod koniec roku. No ale dobra. Jest naprawdę na tyle fajne, że Wam o nim powiem. To jest Bielenda. Borówkowe masło do rąk regeneracyjne. Słuchajcie, pachnie obłędnie. Taka borówa, że to jest aż... do zjedzenia po prostu. Ma konsystencję masełeczka, więc jest takie, słuchajcie, no po prostu rączki są jak niemowlaczki. Coś wspaniałego, uwielbiam, już uwielbiam, więc zyskałam miano ulubieńca, pomimo tego, że pojawiło się u mnie późno, trudno, niekonsekwentnie trochę to zrobiłam, ale wybaczycie mi. Kolejne rzeczy, takie pielęgnacyjne, słuchajcie, to są rzeczy do twarzy, patrzę, czy jeszcze czegoś tu nie zostawiłam, tak, szampon, dobra, to, dobra, kolejne rzeczy to są rzeczy, słuchajcie, do twarzy, już zostały, jeśli chodzi o rzeczy do twarzy, no to tak, pierwsza sprawa, pokazywałam w ostatniej pielęgnacji, któryś już mam z kolei, to jest, słuchajcie, fluff, booster dwufazowy z witaminą C i kurkumą do twarzy. Trzeba przeczepać oczywiście, bo dwufazowy, słuchajcie, świetny, naprawdę. Witaminka C, zapach ma taki cytrusowo-witaminka C, taka cytrusowa witaminka C. Tak byście dali witaminkę C i tam cytrusków troszkę, bardzo fajny. Jest to taka lekka olejowa konsystencja, taka leciuteńka, rzadsza taka, że trzeba trochę uważać, żeby się nie wylewało. Może to jest taki może jedyny mały minusik, że tak troszkę trzeba uważać, ale słuchajcie, naprawdę, na twarzy robi absolutnie świetną robotę. Wygładza, jest superowy, wchłania się przepięknie, daje taką podbudowę pod na przykład właśnie kolejny etap, czyli na przykład krem. Więc świetna sprawa. Zyskał miano absolutnie ulubieńca, bo naprawdę coś cudownego. Kolejna rzecz, która zyskała miano ulubieńca, to jest Bielenda Professional z ceramidami krem na noc. Słuchajcie, świetny krem, naprawdę. To jest taki krem, o, to jest taki krem, ja Wam kiedyś o tym mówiłam i jak chyba tak samo określiłam, dalej to podtrzymuję. No, to jest zapach jakbyście, nie wiem, te osoby, które są tutaj na moim kanale takie trochę już starsze, w sensie starsze, no tak jak takie jakieś tutaj młodzież mnie ogląda, to może nie wiedzieć, ale te wszystkie takie ponadmłodzieżowe,
się trochę zakikićkałam, zaplątałam się. Ale no dobra, będziecie może wiedzieć, kiedy to jest taki zapach, jak piliście dawniej albo jedliście w proszku Wibowit. Naprawdę, serio, mi się to tak absolutnie kojarzy. Ma bardzo fajny zapach, przyjemny, dobrze mi się kojarzy. Jest to krem, który, słuchajcie, naprawdę działa i robi robotę na twarzy. Daję go na noc, wygładza pięknie, otula, pięknie się rozprowadza, sunie po twarzy, tak super, ale też się wchłania bardzo fajnie. Nie zostawia takiej strasznie tłustej warstwy, tylko tak się pięknie wchłania, jednocześnie dając taką delikatną okluzję, tak no, naprawdę super. I drugi krem, mój ulubiony, już o nim powiedziałam 1000 razy na tym kanale, to jest oczywiście krem z witaminą E arganowy Znakomi. Słuchajcie, uwielbiam ten zapach. Naprawdę kocham ten zapach. Kocham konsystencję. To jest taka konsystencja, słuchajcie, której trudno jest taką znaleźć, powiem szczerze. Przepięknie sunie po twarzy, tak samo. Jest troszkę bardziej, powiedziałabym, może zostawiający warstwę taką, jeszcze taką delikatnie oleistą, jak tamten z ceramidami, ale naprawdę ja go uwielbiam, słuchajcie. Uwielbiam absolutnie ten krem. Mam już po prostu setne opakowanie, kupuję ciągle, co mi się skończy, to mija jakiś czas i znowu kupuję. Nawet latem używam go do pielęgnacji wieczornej, bo latem no, do dziennej absolutnie no, nie mogę, bo ja mam taką cerę, że latem to muszę mieć lżejsze kremy, ale do wieczornej spoko, naprawdę. Także super krem. Jeszcze a propos kremów, nie mam tutaj dwóch rzeczy, których nie mam dlatego, ponieważ nie mogłam nigdzie kupić i jestem trochę zmartwiona i zastanawiałam się, co się stało. Nie miałam czasu już tak szukać aż bardzo dokładnie, ale nie mogłam kupić ani w Hebe znaleźć, no nie wiem, co się stało. W każdym razie chodzi mi o krem różany z firmy Feel Free. Słuchajcie, to jest świetny krem. On, ten różany, może trochę konkurować z tym kremem Nakomi arganowym. Podobna konsystencja, śliczny zapach. No, ja Cię kręcę, chciałabym na niego trafić. Na razie nie trafiłam, ale mówię o nim, wspominam o nim, bo gdybyście czegoś fajnego szukali, to mówię Wam o tym, że bardzo fajny krem. Taki krem na dzień, dosyć bogaty, ale i teraz na dzień, ale natomiast później w przyszłości, w takich miesiącach wiosenno-letnich, raczej na noc. I druga rzecz, o której też już wiecie i z mojego polecenia kupiliście już, kupiłyście sobie, na pewno już wiem, to nie jeden raz, to jest Nakomi suflety. Wszelkie suflety, ale najbardziej chyba ten wygładzający, również nie mogłam nigdzie dostać. Nie wiem, co się stało. Pewnie kiepsko szukałam, ale na pewno jak tylko znajdę, to na pewno kupię, bo uwielbiam. Więc polecam serdecznie. Coś cudownego, ja już o tym opowiadałam, więc nie będę się teraz tutaj tak bardzo powtarzać. A jak są jakieś nowe osoby, no to zachęcam do prześledzenia jakichś tam moich tych wszystkich odcinków z Denkiem, bo na pewno tam są. No i słuchajcie, no i ostatnia rzecz, jeśli chodzi o kosmetyk, to jest coś, o czym też już wspominałam, to jest na pewno ulubieniec roku, absolutny, pod oczy, Lale Serum Kawowe pod oczy. Słuchajcie, to jest wspaniałe serum. Ono ma taki zapach kawy, takie cappuccino, takie, o Jezu, nie wiem, takie, a nawet może taki trochę deser. Jezu, cudowny. Jest z kuleczką. Jest to olejowe serum, więc takie, wiecie, taki olej tutaj pod oczka. Super. Coś cudownego. No mówię Wam, no po prostu uwielbiam to serum, uwielbiam. Jest mega wydajne oczywiście, bo ono to chyba jest jakieś pewnie z 30 ml co najmniej. Mam go jeszcze całkiem sporo, pomimo tego, że używam już naprawdę długo. Więc to jest coś, co jak kupicie, to będziecie mieć i mieć i mieć. Także cudowne serum, jeśli go jeszcze nie kupiliście, to biegnijcie natychmiast do sklepu, bo jest super. No i jeszcze jest na koniec coś, co chcę Wam polecić, czego nie da się pokazać, no bo nie mam tutaj, czy nie mam i nie będę miała, bo mi to nie jest potrzebne. Mianowicie chcę Wam polecić książki,
A mianowicie, ja o tych książkach już też wspominałam, ale oczywiście one zyskały ulubieńca roku, ponieważ przeczytałam chyba wszystkie, jakie były dostępne i uważam, że są bardzo ładne, cieplutkie, obyczajowe oczywiście, cieplutkie, takie naprawdę relaksujące, pokazujące codzienne nasze życie, problemy, ale też radości. No, przepiękne książki, dające naprawdę dużo, dużo takiego ciepełka radości, bardzo dobrze się czyta, świetnie kobieta pisze, a mowa tutaj o książkach autorki Violety Piaseckiej. Serdecznie polecam, naprawdę, jeżeli jeszcze nie czytaliście żadnej jej książki, chociaż już gdzieś tam polecałam, jeszcze tego nie zrobiliście, to też kupcie sobie koniecznie, jak czytacie takie zwykłe książki albo jakiś dostęp w Storytelu czy coś, to tam na pewno są. Też polecam, naprawdę fajne książki. Bardzo warto je przeczytać, warto się tak w ten sposób zrelaksować, więc naprawdę polecam. No i słuchajcie, i tym sposobem chyba dobrnęliśmy do końca ulubieńców roku. Wydaje mi się, że wszystko już, o wszystkim już powiedziałam, aczkolwiek może się okazać, że nieprawda, że jeszcze o czymś nie powiedziałam. Jak o czymś jeszcze nie powiedziałam, to pewnie gdzieś tam w kolejnych vlogach im się przypomni coś, to może po prostu dopowiem. Natomiast póki co chciałam zakończyć ten odcinek ulubieńcem moim kochanym, ale on się obraca teraz i nie obracaj się tam, powiedz wszystkim dzień dobry. Powiedz wszystkim cześć. Cześć, ja jestem ulubieńcem najlepszym, wiecie? Ja jestem ulubieńcem mojej panci. Od lat. Każdego roku jestem jej ulubieńcem. Tak. No. Jestem najlepszym psem na całym świecie. I to jest najlepszy ulubieniec tego roku. 2023. Na zawsze, na zawsze. No. Jestem śliczny, taki zaspany i w ogóle. No. Także, Amisiu, tam ludzie na Ciebie patrzą. O tam, tam. To powiedz, pożegnaj się. Pa, pa, pa. Zrób. Pa, pa, pa. No, tak? Pa, pa? No, mam cały YouTube Cię ogląda, wiesz? Tak. Tym sposobem, kochani, żegnam się z Wami. I mam nadzieję, że dobrze się ze mną bawiliście w tym odcinku. Mam nadzieję, że skorzystacie z moich ulubieńców. Dajcie mi znać, czy znacie któreś z tych rzeczy, które Wam pokazałam. Może macie, może używaliście, a może które Wam się najbardziej spodobały i które stwierdzacie, że po oglądnięciu mojego odcinka tak, jestem przekonany, przekonana, że muszę spróbować z tego skorzystać, bo to jest coś naprawdę fajnego. Dajcie mi koniecznie znać. Trzymajcie się teraz cieplutko i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!